Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem, jak co tydzień, po raz już kolejny Happy Wheels. Jak zawsze zagramy w kilka najlepiej ocenianych mapek. Przechodźmy do gry. Dobra, tak więc pierwsza mapka na dzisiaj to... O kurde, czemu on nam nie leci? Pierwsza mapka dzisiaj na dzisiaj to Sword Fight. Już wiemy, dlaczego jest to Sword Fight. O... Spadaj tam. Zabiłem sam siebie, nie, tak to nie może być, ale bardzo ładnie mapka zrobiona. Ale musimy to wygrać uczciwie. Gin, śmieciu. Okej, kolejna mapka to 3D Freezefall. Jest napisane, że jest to super easy, zobaczymy. Aha, to jest takie coś, czyli takie tak zwane freezefall, czyli że spadamy przez... O, tu już będzie ciężko. Spadamy przez różne klocki i inne pierdółki. I one w pewnym momencie po prostu zastygają i już więcej przylecieć nie możemy. Na razie jestem best player in the world, ale tu już widzę... O nie, jednak udało się. Thanks for playing. I udało się, nie było wcale takie trudne, chociaż bez nogi to tak czy siak się udało. Okej, kolejna mapka, która nazywa się Virtually Impossible. Czyli kurczę, że jest niemożliwe. Ale tu nam piszą, że wiedzą, że damy radę to zrobić. Ja też mam taką nadzieję. O co chodzi? Mamy tutaj już, widzę, dziurkę, do której powinniśmy wpaść i było chyba bardzo blisko. Więc może nie jest aż takie trudne. Spróbujemy oczywiście raz jeszcze. Co tu jest z tyłu? Extra Challenge. Easy Challenge. O kurde, chyba nie trafiłem. Extra Easy Challenge. Zobaczymy, przekonam się. Chyba nie. O, bardzo ładnie. Brawo! Kurde, trochę nieżywo, ale chyba nie da się tego zrobić inaczej. Bałem się, że nie trafię, ale trafiłem, więc super, super. Tak to powinno wyglądać. Tamte poprzednie to dla lamusów. To, co teraz się stało, to po prostu istne cudo. Kolejna mapka na dzisiaj nazywa się Get in the Box. Get in the Box, czyli musimy się... Już widzę, że mi się nie uda. Tak, musimy się dostać do środka tego oto właśnie boksu. Tylko, że właśnie, jak to zrobić? Ja myślę, że jak... A może nie, gdybyśmy tutaj się złapali... Teraz musimy mieć naprawdę bardzo silnego pana, żeby tam udało mu się tam wlecieć. O, może jak gdybyśmy podkulili nogi? Brzuszek! I jeszcze jeden! I jeszcze jeden! Dobra, spróbujemy... Nie, no właśnie nie wiem, może ja po prostu złą postać wziąłem do tego zdania. Łup! Teraz co, podwijamy nogi i próbujemy się tam znowu dostać. Zostań! Kurde, byłem już tam! Czy wy to widzicie, co tu... No nie, nie wypadaj. Jak teraz mam zrobić, żeby zdobyć tą monetę? O, mam ją. Pięknie. Kolejna mapka na dzisiaj to Stair Survival, czyli coś, w czym jesteśmy chyba dobrzy. Już w to graliśmy milion razy, ale są różne odsłony i właśnie odpadł nam... Dziecko nam odpadło, a my jedziemy coraz szybciej i boję się... Właśnie tego się boję. Dobra, więc spróbujemy raz jeszcze. Muszę w końcu jakąś technikę na tym Stair Survival. Nie taką na pewno, ale muszę jakąś technikę wykminić, bo na razie nie idzie mi za dobrze. No, 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 no. Niby wygrałem, ale to nie tak powinno wyglądać. Spróbujmy. No, dobra. Bez jednej ręki całkowicie wystarczy. Okej, kolejna mapka nazywa się Matrix 9 i what the fuck? Co się stało? A, wygrałem. Ale nie wygrałem, chyba bo przegrałem. Spróbujemy raz jeszcze. Dobra. Ups. No jeden mieczyk to nie najgorzej, ale nie o to chodzi. O! Nie, proszę. To się nazywa Matrix. Okej, kolejna mapka nazywa się Circles, czyli że kółeczka i... Jeszcze nigdy nie widziałem takiej mapy. Okej, musimy złapać. To już rozkminiłem w sumie na samym początku. I mamy kółeczka dookoła. Mamy też takie miecze i różne inne złe rzeczy, które latają i nas zabijają niestety. A my musimy zebrać wszystkie pieniążki z tak, 28 pieniążków, żeby wygrać mapę. To może być całkiem ciężkie. No i to się nazywa, kurde, mistrz. Kolejna mapka nazywa się Just Do It, czyli piękne powiedzenie z wiralowego filmiku reklamy w sumie Nike'a, tak? Just Do It i to już? So easy to było?
Jet Wall Master, czyli Jet Wall, czyli to jest coś typu Freeze Wall, tak? Tylko że to jest Jet Wall. No, właśnie o to chodzi, że musimy przejeżdżać przez te jety, co nie jest wcale takie łatwe, bo one mają mega super moc i po prostu was rozrywają. Zbyt często nie grałem w mapki tego typu, w sumie nawet nie wiem, czy kiedykolwiek, znaczy na odcinku nie wiem, czy kiedykolwiek grałem w taką mapkę, więc to jest dość ciekawy tryb mapek, bo te hardy już bardzo mocno biją, ale jak się... O, ubroniłem się. Jestem już pro, to jest bardzo ciężkie, bo każda z nich ma większą... O, wygrałem. No. To się nazywa, kurde, za trzecim razem chyba, więc spoczko. Rope Swing Green, czyli kurde Rope Swing, coś w tym jesteśmy, spoko. To już wiem, że muszę się złapać, tu się muszę puścić. Ja, o kurde, ale tego się już nie spodziewałem. Okej. Co się dzieje? Czy to mnie wystrzeli w powietrze? Auć. Dobra, jesteśmy na czymś. Co się stanie? Aha, teraz w kulki musimy spadać na dół. To nie jest zbyt ciężkie. Okej, teraz znowu coś się stanie. Musimy tu... Jedziemy na tym. Na jakimś wagoniku. I pięknie. Bardzo fajna mapka. Kolejna mapka to Battle Run 2. I jak zawsze mamy różne butelki. Pierwsza jest zielona easy. Biała jest taka, niebieska jest normalna. Potem jest czerwona hard. I OMLG, oh my god, you're OMLG pro, więc zobaczymy, jak daleko nam się uda zajść. Zazwyczaj byliśmy całkiem nieźli, ale tutaj już nie jesteśmy nieźli wcale. Tu już widzę, że jest ciężki orzech do zgryzienia, bo zawsze one były zaraz po sobie, a tu jednak jest dużo ciężej, bo jesteś dużo bardziej rozpędzony i to nie zawsze znaczy lepiej. Okej, to ładnie nam wyszło, to... nie. Chociaż jeszcze jedziemy, nie poddawajmy. Teraz to jadę jak pro. Dawaj. Udało się. Troszkę spowyłamy rękami. Okej, i na sam koniec naszego odcinka zostawiłem sobie coś, co lubię najbardziej, czyli Pogo Challenge. Pogo Challenge. Wydaje mi się, że w podobną mapkę już kiedyś grałem, natomiast chyba raczej nie, bo została stworzona ona całkiem niedawno, ale nas ładnie tutaj zrzuciło. No i co, są cztery harpuny, tylko że są dość takie agresywne, nie? To śmiesznie wyglądało. I musimy aż daleko trochę dostrzec, więc... No nie wiem, no trzeba zrobić technikę, że musimy jakoś zmylić te harpuny, żeby one strzeliły tak naprawdę nie w nas, tylko w sufit bez nas. To by było takie najlepsze. Ale jak wiemy, to nie jest wcale tak łatwe do zrobienia. A może się da po prostu polecieć. Może tutaj też będzie pas... No nie, no nawet tak wysoko skoczył. Może jakbym skoczył tak bardziej z tyłu, to one by nie... O, dobra. Pierwszy poszedł. Ale pierwszy zostało jeszcze trzy. I dwa posz... No nie, gdyby ten ostatni nie trafił. Dobra, teraz dwa wykiwałem. Gdyby udało mi się jeszcze dwa wykiwać. No niestety, nie udało się. To jest ta szansa. Jeden został tylko. Tylko jak go wykiwać? No nie. Dobra, znowu trzy oszukałem, ale czy tego ostatniego da się oszukać? Wątpię, bo on jest zbyt niebezpieczny. No z czemu nie szczelasz? No teraz kurwa szczelasz. Żyje. No i teraz już tego nie mogę spieprzyć. Teraz to musi się udać, tylko ja nie mogę tam skoczyć. Ale dobra, spokojnie, bo zaraz się zabiję. Dobra, jestem. Tyle się starałem, ale udało się, widzicie? Spoko, tak więc co? To już wszystko. Dobra, tak więc na dzisiaj to już by było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.